Wykpił mnie los. Wyśmiał mnie wiatr. Wyśmiał mnie wiatr, nie tak. Umiem żyć. Żyć bez ciebie już. Majeczko, oczywiście, że tak. Co, ja tak się w ogóle wgryzłem w tą twoją twórczość. Tak, no i co? Wierzyłem bardzo mocno w nas. Wierzyłem tak jak nikt. Walczyłem o nas mocno, no jak nie walczył się... jeszcze nikt. Majeczko, słyszałaś to, pewnie oglądasz. Słuchaj, powiedz mi, no, bracie, widzisz, skąd się w tobie takie, powiedziałbym, widzisz, romantyczna nuta włączyła? Ty, twardziel, człowiek, gleba, ziemia, z niewierskim tańczysz, ale, wiesz, ale to jest bardzo nie, ale ten pierwszy kawałek, który tutaj zaprezentowałeś nam fragmentarycznie. A zaśpiewasz tutaj u nas? To wierzyłem, bo to wiesz, tak jedziesz, no daj coś, no, daj, no, no bo tak jesteś, wiesz, moim aniołem, ukojeniem na całe zło. Oczywiście Rutkowski Fischer, ale nie, ale ten kawałek, powiem ci, że śpiewam, ale on musi mieć klimat, ten drugi, aha, czyli ten pierwszy, o którym, którego zacytowałeś, słowa, które pisałem. Sam? Sam. Czyli to jest tekst, tak, tekst Krzysztof, jest tekst, Rutkowski. Krzysztof Rutkowski. Muzyka Fischer. Muzyka Fischer. Także wiesz, no powiem, oczywiście muzyka Fischer, ale z tak zwanego coveru Kelly Family. Pamiętam ten zespół. Tak, pamiętasz ten kawałek. Pewnie. I muszę ci powiedzieć, że ten utwór uwielbiam. Jeżeli jestem na jakiejkolwiek imprezie, no to wszyscy dawali ten powiedz temat. Mi, dlaczego ty na swoim weselu, no pięknym, wykwintnym, wytwornym, 200 gości, no pewnie zapłaciłeś majątek za to wesele, co? No ale ja nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie. A nie, bo tam media zaprosiłeś, to pewnie media ci zapłaciły, żeby nie, wejść. Nie, jak nie? Nie, proszę. Nie? No, sam płaciłeś. No, a na dobra, to wiesz co, no powiedz mi, dlaczego ty wtedy śpiewałeś ten kawałek z playbacku? Dlaczego śpiewałeś z playbacku? Nie, to nie był playback, tylko to był pół playback. Pół playback, aha. Pół playback. Czyli tak sobie leciało. Muza była... Tak jak ta profesjonalna linia albo... Dokładnie, dokładnie, czyli to był profesjonalny. To nie był playback, tylko to był pół playback. Dokładnie tak. Zauważ, że nie śpiewałem z Fischerem, tylko śpiewałem z Dąbrowskim, którym później nagraliśmy po Fischerze jeszcze Zamarzenia. A to taki facet, co stał w czerwonym krawacie? Nie pamiętam. Ale nie, bo ja myślałem, że to Kociej i Misiewicz stoi, że razem śpiewa. Nie, to nie był Misiewicz, ale Misiewicz to śpiewa zupełnie coś innego. Cztery pancerni, aha, a wczoraj Misiewicza widziałem, muszę ci być w polityce. A to nie był Misiewicz koło ciebie, nie na weselu. No wiesz, ja nie widziałem dobrze, miałem komputer stary i taki patrzę, gościu trochę grubszy, biała koszula, czerwony krawat. Nie był Misiewicz. I nawet bym go nie zaprosił. A kto to był? A to był Daniel Dąbrowski. Aha. Chłopak, który zaśpiewał razem z nami i z Fischerem Zamarzenia. No dobra, no i powiedz, ty tak generalnie, bo tak wiesz, ludzie piszą w necie, ja nie wiem, czy to jest prawda, chciałem to zweryfikować, że jeździsz po takich imprezach, po weselach, śpiewasz też? Nie, po weselach nie jeżdżę, nie śpiewam, ale jeżeli mój kumpel, powiedzmy, życzy sobie, Wojtek Żurek, zresztą nasz dyrektor i szef grupy. O, patrz, to jest to zdjęcie, myślałem, że to Misiewicz jest. Tak, no ty, nie, no coś ty, to jest właśnie, ale ty podobny do niego, no, co? No mówię ci, no ja tak wiesz, na pierwszy rzut oka patrzę, co? Wiesz. Podobny. A mam plus 3. Podobny, ty, także, dobry. No. Ale wiesz, kiedy Wojtek Żurek miał swój ślub i swoje wesele i powiedział, dla niego pierwszy taniec to jest Krzysztof Rutkowski i ma zaśpiewać, no to co byś powiedział, nie zaśpiewasz? No zaśpiewasz. No zaśpiewasz. Kochasz, to zaśpiewasz. Kochasz, no, wiesz, ale tym bardziej nie, no to jest, wiesz, to jest kumpel, którego szanujesz i pracujesz z nim od 12 lat i tam, gdzie trzeba łamać drzwi i wchodzić na ostro, wchodzi Wojtek ze swoją ekipą. To o czym mówisz? A ty powiedz mi, nie rozważasz tego, żeby taką dodatkową usługę zaproponować? Otwieranie drzwi? Nie, śpiewanie na weselach na przykład. Wiesz co, jest to całkiem nawet fajna sprawa. Szlachetny zawód. Ale powiem ci, że będziesz moim menadżerem. Tak? Tak. Wiesz, jak zrobimy? Widzę, że jesteś dobry. No nie, no Borek tutaj Rutkowskiego poleca, grube imprezy. Ty wiesz, grube imprezy. Wchodzisz. Tak, jeździmy wtedy razem. Wchodzisz, jeździmy ty razem. Ty zapowiadasz, no, wiesz, ty trzy piosenki odjeżdżamy. Odjeżdża, wiesz, pada. Tak. Słuchaj, a ty w ogóle, nie wiem, lubisz disco polo? So, to nie jest to, czy, wiesz, każdy lubi disco polo w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie. To nie jest muzyka, która w jakikolwiek sposób mnie pociąga, ale, wiesz, są momenty, są sytuacje, gdzie
Disco polo musi mieć swoje zapotrzebowanie. I to nieważne, czy to będzie, wiesz, prokurator, czy to będzie sędzia, czy to będzie, nie wiem, śpiewaczka operowa. Aha. Jeżeli jest na imprezie i pojawia się jakaś fajna nuta, no to wiesz, dlaczego nie pocisnąć, rozumiesz, z tą nutą dalej do przodu? Wiesz, jest miło, sympatycznie, dobry klimat, grill, ognisko. Jaką dasz muzykę? Dasz muzykę poważną? Przecież nie dasz muzyki poważnej. Ja pamiętam, jedna z pierwszych moich imprez, takich większych u moich rodziców, w domu, gdzie zorganizowaliśmy, gdzie było wielu znanych i lubianych i dziennikarzy, i tam mój ojciec zaprosił na tę imprezę właśnie kapelę disco polową. I powiem ci, że ludzie się świetnie przy tym. Słuchaj, a powiedz mi, a pamiętasz taki zespół Tarzan Boy? To za bardzo nie pamiętam. Tarzan Boy. Tarzan Boy, bo tam wiesz, tam tak. Wokalista nazywał się Krzysztof Rutkowski. Tak się chciałem zapytać, czy cię kiedyś mylili z nim? Nie, mylili mnie z nim, ale wiem, że on jest świętej pamięci, nie żyje, także. Okej. Jak ostatnio zaśpiewałem, przemierzyłem cały świat od Las Vegas po Krym. I to właśnie było to. To Krzysio Krawczyk, tak? Tak, Krzysio Krawczyk. Tak, niestety już, ale chyba już tam słabo się dzieje. No zdrowia. Panu Krzysztofowi życzymy. To jest timing, który masz, gdzie masz wyznaczony czas dla siebie. Każdy z nas, i ty, i ja, jak w tej piosence, gdzie słowa przytoczyłeś. Bardzo mi było miło, że nie każdy tego słucha. Nie, w ogóle myślę, że masz talent muzyczny, powinieneś iść ten deseń. Nie rezygnuj z tego, idź tą drogą, Krzysztof.